to jest mniej więcej moment zajęcia pozycji sell. Dość wąsko będę chciał zachować, jeżeli chodzi o stop lossa, wąski stop loss. Potencjalnie daje to dobry wskaźnik risk ratio. Cześć, witam Cię serdecznie, Paweł z tej strony, intro to the market, więc omówimy sobie trzy ulubione moje instrumenty, a więc będzie ropa, będzie S&P, będzie złoto. Jednak zaczniemy od czegoś innego, co jest dla mnie bardzo istotne, a już teraz proszę Cię, pomóż mi rozwijać kanał i oczywiście zostaw suba, ustaw powiadomienia, dlatego że materiały i treści cały czas się pojawiają. Jeżeli są dla Ciebie interesujące, to w ten sposób będziesz mnie wspierać, za co z góry dziękuję. No i przejdźmy do tego, co jest dzisiaj pewną zmianą w tym, co do tej pory robiliśmy, a więc omówienie kalendarza w tym tygodniu, dlatego że dajecie swoje uwagi, z tym, że nie każdy z Was na to zwraca, czy w ogóle koncentruje się na tego typu wydarzeniach i nie uwzględniacie tego w swoich planach handlowych, na co ja chciałem po prostu zwrócić Waszą uwagę, żebyście wiedzieli, że coś się dzieje, może sobie zanotujecie, ustawicie powiadomienia, alerty. Ja z tego korzystam. Pytaliście o to, więc odpowiadam. Tak, korzystam, sprawdzam kalendarz. Oczywiście jest on istotny w moim planie handlowym. Po kolei nie będziemy omawiać poniedziałku, dlatego że już jest za nami, więc tu nic już nie zrobimy. Ale we wtorek zaczynamy wskaźnikiem cen towarów i usług z Niemiec o godzinie 8 rano. Mamy później stopę bezrobocia w Anglii. Tego typu dane. Jeszcze chyba będą wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Miesiąc do miesiąca tego typu raporty, więc gdzieś koło godziny 8 rano tak to powinno wyglądać. Później mamy przemówienie chyba pana Bucha, jeżeli ja dobrze pamiętam, z niemieckiego banku. To jest mniej więcej koło godziny 11, no i następnie mamy dane dotyczące Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę znowu bazowy wskaźnik CPI, czyli wskaźnik towaru i usług w Stanach Zjednoczonych. Będzie bazowy, miesiąc do miesiąca, rok do roku, tego typu dane. Będziemy mieli również bilans budżetu federalnego i to wydaje się będzie chyba najważniejsza informacja w dniu jutrzejszym. To są rzeczy, na które ja zwracam uwagę, jeżeli chodzi o wtorek. Następnie mamy w środę trochę więcej takich ciekawszych, bym powiedział, wydarzeń, dlatego że prezes EBC przemawia o godzinie 10 rano. To będzie taka pierwsza ważniejsza informacja. Jeżeli handlujemy na euro-dolarze na przykład, to bardzo, bardzo ważne rzeczy. Na DAX-ie instrumenty związane z gospodarką, nazwijmy to unijną, jak najbardziej tak. Mamy później odczyt produkcji przemysłowej również w Unii Europejskiej. I przemawia Lane z Europejskiego Banku Centralnego, więc to wszystko na pewno jutro. Następnie mamy wskaźnik PPI, przemówienie kolejnych gdzieś tam osób, jeżeli chodzi o rynek gdzieś tam brytyjski i Bank Anglii. Te rzeczy będą w środę się działy, mniej więcej od 14 zaczyna gdzieś tam mocno tych wystąpień przybywać. I znowu w Stanach Zjednoczonych tak samo wskaźnik PPI, bazowy również o 14.30, to są te dane, które gdzieś tam się nam pojawią w ten sposób. Później przemawiają członkowie FOMC grupy, to jest Izba Gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważne, że będą w ogóle jakby poruszali informacje, wiadomo, związane z COVID-em. Czy będą kluczowe decyzje podejmowane? Raczej nie, ze względu na wybory i tu bym się nie spodziewał jakichś nie wiadomo jakich ruchów. Następnie koło godziny 20, to jest dość istotne i może sobie to omówimy, albo na pewno to omówimy w trakcie sesji live tradingowej, jest tak zwana beżowa księga w dniu jutrzejszym w Stanach Zjednoczonych. Takie ciekawe wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli masz ochotę, oczywiście poszukaj informacji w tym zakresie. Później o godzinie 22.30, tu nie mamy tego zaznaczonego, ale są informacje odnośnie API level. Jeżeli handlujesz na ropie naftowej, to o 22.30 koniecznie musisz zwrócić uwagę na to, co się będzie działo.
I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o środę. W czwartek wysyp danych, dlatego że mamy wskaźniki cen eksportowych, importowych, wstępnie zadeklarowani bezrobotni w Stanach Zjednoczonych o godzinie 14:30, wskaźnik produkcyjny, wskaźnik przemysłowy, raport Fedu będzie z Filadelfii, więc trochę tych informacji się pojawia. Następnie o godzinie 17:00 mamy odczyt zapasów ropy, przemówienie znowu członków FOMC, chyba Kaplan będzie przemawiać, możliwe, że o 18:00 będzie przemówienie prezesa znowu Europejskiego Banku Centralnego, tego w tym kalendarzu nie ma, ale te wydarzenie na pewno jest w czwartek, koło godziny 18:00 tego przemówienia powinniśmy się spodziewać i koło godziny 18:00 powiedzmy on, a w późniejszych godzinach może być informacja dotycząca na pewno balansu Fedu, to też, ale moi drodzy, spodziewajcie się, że będziemy mieli przemówienie sekretarza Kashirego w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czym ono się skończy, więc na pewno ten tydzień pod kątem zmienności, pod kątem wydarzeń, pod kątem tego, jak rynek będzie reagował, na pewno dużo się będzie działo. I no, spodziewajcie się w tych godzinach, kiedy dane się pojawią, przede wszystkim Stany Zjednoczone, mówimy o S&P, mówimy o ropie, mówimy o złocie, no może chociaż jest trochę przemówień, po prostu jest trochę przemówień. Piątek wydaje się teoretycznie troszeczkę spokojniejszym dniem, natomiast mamy znowu wskaźnik bazowy z Unii Europejskiej CPI, rok do roku, miesiąc do miesiąca i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko gdzieś tam pojawia z rana koło godziny 11:00. Później w Stanach o 14:30 w piątek mamy sprzedaż bazową, miesiąc do miesiąca, rok do roku. Znowu mamy dane dotyczące produkcji przemysłowej. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tego typu informacje. Z tego co pamiętam, zapasy biznesowe są o godzinie 16:00, jeżeli tak, Business Investors, to jest dokładnie ten element. Później jest trochę odnośnie wskaźnika nastroju konsumentów, zapasy w handlu detalicznym z wyłączeniem, uwaga, samochodów, tego typu dane. I na koniec, gdzieś tam na wieczór, moi drodzy, ogólna gdzieś tam liczba odnośnie ropy, będzie informacja odnośnie platform wiertniczych w Stanach Zjednoczonych, więc na to jest ten Baker Hughes Rig Count, to jest dokładnie ta informacja, która się gdzieś tam pojawi na sam koniec. I przypominam tylko dlatego, że część z Was też tego nie odnotowuje w swoim planie. Mamy trzeci piątek miesiąca, więc spodziewajmy się, że część opcji będzie gdzieś tam wygasanych, czy wygasają opcje. Nie OPEC, tylko OPEX, tak to się nazywa. Możecie poczytać na ten temat trochę więcej, ale jeżeli macie dobrych brokerów, to spodziewajcie się rekwotowań, bo powinny nastąpić. Tak to będzie. Jeżeli patrząc na kalendarz, trochę się dzieje i teraz nie sposób jest nie uwzględniać tego, co się dzieje. Nieważne, czy ty z tego korzystasz, czy też nie, ale nie sposób jest nie wiedzieć, że te wydarzenia są. Musisz je uwzględniać w swoim planie handlowym i coś, co ja polecam robić w momencie, kiedy nie wiesz, jak interpretować dane, być może po prostu nie masz zasobów, nie masz możliwości. Ja wcale nie polecam ci, żebyś grał na dane, żebyś grała na dane, ale jeżeli nie wiesz, jak wykorzystać dane informacje, daną zmienność, to najlepszym rozwiązaniem jest po prostu chwilowe wstrzymanie się, tak zwane 10 minut wcześniej, 10 minut później, po newsach, przed newsami, i to zazwyczaj wystarcza. Po prostu jeżeli nie musisz, to nie zajmuj pozycji, poczekaj, zobacz, co rynek robi i dopiero reaguj na to, co rynek podpowiada. I tyle, jeżeli chodzi o kalendarz. Przejdziemy sobie w takim razie do naszych instrumentów, które oczywiście są bardzo, bardzo dla nas istotne. I teraz plan. Zacznijmy od złota, bo złoto ma bardzo ciekawą perspektywę, jeżeli chodzi o szerszy horyzont. W
pierwszej kolejności, na co zwracam uwagę, poruszamy się w takim, nazwijmy to, dość płaskim, ale jednak kanale rotacyjnym, nawet go nie mogę sobie tu wskaźnikiem do końca zaznaczyć, po prostu mi spłaszcza, o właśnie, ale to jest ta linia i od góry w ten sposób. Po środku biegnie linia dokładnie w połowie i tak to wygląda, taki ruch boczny, szeroki kanał rotacyjny, tak bym go zdefiniował, tak bym go nazwał. I co jest dalej istotne w tym, co widzimy na złocie? Chciałem podkreślić, że bardzo istotny element to jest końcówka, czy właściwie poprzedni tydzień, ruch typu spike, tak go nazywam, czyli mocny impuls wzrostowy, następnie za każdym razem, kiedy taki ruch widzę, oczekuję, że pojawi się trading range i taki trading range sobie oznaczyłem właśnie w ten sposób, teraz na czerwono. No i spodziewam się, że będziemy wychodzić w jedną lub w drugą stronę, ale zanim to zrobimy, zakładam, że będzie tak zwany false break even, czyli taki oszukane, czy może takie oszukane wybicie, a następnie powrót do tego range'u. Jaki jest plan, co chcielibyśmy zrobić, czy czego ja będę szukać, jak będę szukał okazji do zajmowania pozycji. Oprócz tego, że to jest ruch typu spike i mamy ten trading range, strefa, w której, uwaga, ja nie podejmuję żadnych decyzji o zajmowaniu pozycji. Tu na pewno nie chcę ani longa, ani shorta zagrywać, pomimo tego, że zdefiniowałem, że to jest trading range. Nie, zupełnie mi to nie pasuje. I teraz w zależności od tego, w którą stronę się wybijemy, zaraz powiem, czym są te watch for buyers, watch for sellers. W zależności, w którą stronę się wybijemy, oczekuję, że pojawi się tak zwany fail, powrót i pod ten zakres finalnie będę grać. Nie jest to mój idealny scenariusz, ale być może ten, który będzie do zagrania. Taki jest koncept w tych zagraniach, ale jeszcze teraz, czym są te strefy, w których szukamy sprzedających i szukamy kupujących. Moi drodzy, to jest ekspansja tego trading range'u, dokładna ekspansja o zakres 1 narzędziem FIBO, jeżeli sobie rysujecie na swoich wykresach, można to przesunąć i macie ekspansję. W ten sposób, tutaj szukam sprzedających, a więc co to oznacza? Jeżeli zobaczymy wybicie w górę i powiem szczerze, że chciałbym zobaczyć tego typu ruch, znaleźć się w tej strefie, tu jest albo setup fail, albo trap i bardzo istotne, potrzebna mi jest zdecydowana reakcja sprzedających, to po niej będę wiedział, czy mam zagrywać, czy też nie. Jeżeli tak, to mogę zagrywać w ten sposób. Co kluczowe, naniosę tutaj naszą średnią, która mniej więcej się zachowa w ten sposób. I to jest mniej więcej moment zajęcia pozycji sell. Dość wąsko będę chciał zachować, jeżeli chodzi o stop lossa, wąski stop loss, potencjalnie daje to dobry wskaźnik risk ratio. Pod to będę zagrywać, ale uwaga, dopiero jak zobaczę tego typu sytuacje. Nie samo wejście w tą strefę, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie następnie reakcja sprzedających, bo uwaga, wskazałem, opisałem sobie, że tu ich oczekuję. Jeżeli mają się gdzieś pojawić, to właśnie w tym miejscu. Jeżeli się nie pojawią, to nie mogę tego zagrywać. Inny scenariusz dla kupujących, a więc być może się pojawi balans i uwaga, chciałbym zobaczyć najpierw odklepanie tego górnego zakresu, tego trading range'u. Dlaczego? Dlatego, że przeszkadza mi ten czerwony zakres. Po prostu mnie irytuje i zaraz się wyjaśni dlaczego. Jeśli się nie pojawi taki ruch i powiedzmy stąd będziemy wychodzić tu w dół do strefy, w której, uwaga, oczekuję kupujących, no to mam pewien problem w momencie, kiedy będę szukał pozycji long. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli tu się pojawi impuls, korekta tego impulsu, to moje zagranie jest pod
linią, którą ja nazywam linią najmniejszego oporu. I to jest oczywiście problem, to nie jest tak, że nie przejdziemy, to jest tylko linia na wykresie, żebyśmy mieli jasność, to jest tylko linia i to może być wymysł, nieważne, może zadziałać, może nie zadziałać, natomiast moje doświadczenie mi podpowiada, że po prostu trzeba być czujnym, pilnym i uważnym w momencie, kiedy ja będę chciał zajmować pozycję tak, jak tu oznaczyłem. Co to oznacza dla prowadzenia pozycji? Jeśli w ten sposób zajmę pozycję i cena zacznie reagować tutaj, jakkolwiek ja muszę przesunąć swojego stop lossa na break even wcześniej. Ok? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oni by tu postanowili sprzedający jednak zejść niżej, to ja nie chcę brać w tym udziału. Więc muszę pomyśleć o takiej formie zabezpieczenia i to jest jeden z wariantów. Optymistycznie patrząc, idziemy dalej. Jeśli pojawi się krótka reakcja i przejście, to jest pierwszy, czy to jest tak naprawdę full target w tym zagraniu na dojście i na ten trading range. Tak bym chciał mieć okazję to zagrywać. Ja zaznaczę jeszcze tu dla przypomnienia. To jest sprawa, na którą po prostu uważamy, kiedy będziemy szukać okazji do zajęcia pozycji long. Znowu, jak nasza średnia może się zachować, ona nam pomaga. Exponential Moving Average 21. Taka średnia mniej więcej, ona w ten sposób się będzie zachowywać. A więc moje zagranie powyżej średniej, w kierunku, po impulsie kupujących, kiedy widzę, że w strefie, w której oczekiwałem, że się pojawią, pojawili się, no to w ten sposób szukam okazji do zajęcia pozycji long. I co jest istotne, jeżeli taki scenariusz zostanie rozliczony, to i przede wszystkim ten scenariusz z pozycją long, to trochę szersza perspektywa, dlatego że u góry wyznaczyłem zakres spike measure move, to jest cały ten impuls, który tu widzieliśmy w piątek, tak naprawdę, może końcówka czwartku, piątek, cały ten impuls. Na razie wybrałem sobie korektę w ten sposób, no i wyznaczenie ruchu measure move. W ten sposób się to odbywa, stąd też jest ten X z znakiem równa się znak zapytania. No bo nie wiem do końca, czy ten scenariusz nam się tu pojawi. Jeżeli się pojawi, super, być może trzeba będzie poprawić to mierzenie o taki element, ale to rynek nam pokaże. W każdym bądź razie upraszczę teraz ten schemat. Dojechaliśmy do targetu, do trading range'u, być może tu się pojawi rotacja i co jest istotne. Jeżeli zobaczę wyjście w górę, taką sytuację i ponowny impuls kupujących i będziemy, chodzi o to, żeby ten impuls przeszedł tą strefę, ok? To po najbliższej korekcie będę szukał okazji do zajęcia pozycji long w ten sposób. Pod realizację ruchu spike measure move. Taki jest plan na złocie. Idziemy dalej. Ropa. S&P zostawię na koniec. Ropa, teraz ropa. Ponownie znowu ci, którzy wiedzą, ci, którzy handlują ze mną na co dzień, mamy zrealizowane trzy impulsy, czy też trzy ruchy spadkowe na ropie. Third measure move, trzeci impuls measure move zrealizowany został w dniu dzisiejszym. No więc co dalej, co można z tym zrobić? Pierwsze co, oczekiwanie trading range'u, który już wyznaczyłem i on już funkcjonuje, już działa. Następnie wyznaczone są ekspansje w tym zakresie, jest gap cenowy z dzisiaj, również strefa battle zone. No i jaki plan, co tutaj zrobić? Moi drodzy, w pierwszej kolejności jest tu jakaś rotacja, jest jakiś kanał rotacyjny, on nie jest super ultra precyzyjny, ale warto go oznaczyć i być może coś tu się nam zmienia. Na pewno, jeżeli chodzi o impulsy, nie jestem zwolennikiem po prostu o zajęcia pozycji sell, dlatego że jest konsolidacja i może jeszcze będziemy spadać, nie wiadomo jak daleko, to nie jest wariant zagrywania dla mnie. Ten trading range dużo mi mówi, to znaczy rynek się balansuje. No i teraz na co czekam? Poluję tak naprawdę na dwie okazje. Jest mi obojętne, w którą stronę.
Jeżeli miałbym wybierać, oczywiście, to wolałbym zagrywać jako sprzedający, dlatego że mamy trend spadkowy, który jest widoczny gołym okiem, więc jako sprzedający będę się czuł pewniej, ale nie mam problemu z pozycją jako kupujący. W tym układzie wybicie, dwie próby, sprzedający, impuls, korekta, zagranie. Prosty schemat na powrót do tego trading range'u, odklepanie tego dolnego zakresu. I to jest pozycja jako sprzedający, pozycja jako kupujący. Rotujemy w ten sposób, mamy wyjście w dół, tu część z nas, część traderów bierze pod uwagę już teraz tylko kierunek do 35 i tak dalej, byle w dół. Natomiast tu być może ponowienie, dwie próby, reakcja kupujących i powrót do trading range'u. Na taki scenariusz poluję. Dlaczego? Dlatego, że właśnie trading range, który wyznaczam, który zresztą nie robię od dziś, no bardzo często w ten sposób to funkcjonuje. Fałszywe wybicia, tu bardzo dużo traderów się podpala, wchodzą w pozycję, a później rynek ich wyciąga. I o to chodzi. Ktoś to uczy się, ktoś to nie obserwuje ceny, może mieć po prostu problem. Ale w każdym razie strefa dla kupujących tu ich oczekuje i tak samo strefa sprzedających po drugiej stronie również ich oczekuje, że pojawi się reakcja. Więc jest mi obojętne, w którą stronę będziemy wybijać. Grunt, żeby zadziały się rzeczy, o których mówię, czyli po samym wybiciu w jedną lub w drugą stronę następuje chwilowe zatrzymanie tego impulsu, czy to kupujących, czy to sprzedających, i dynamiczny powrót. To jest informacja klucz. Jeżeli jest dynamiczny powrót, pierwszy, po krótkiej korekcie zagrywam na dojście powrotne. Tak to będzie funkcjonowało. Pozycja long, jako long taka w szerszej perspektywie na ropie, możliwa dopiero, i na to też muszę zwrócić uwagę, moi drodzy, gap i strefa battle zone. Być może te impulsy kupujących będą na tyle mocne, że przetestujemy gap, a więc w ten sposób. Jeżeli tak, niczym to mi nie przeszkadza. Impuls sprzedających, jeszcze lepsza okazja do tego, żeby zagrywać w ten sposób. I oczywiście życzeniowo wolałbym zagrywać ten scenariusz, dlatego że jest coś rozliczone, jest strefa battle zone, na której sprzedający bardzo mocno reagowali, i to dodatkowo mi potwierdza sytuację, że odklepanie tego zakresu jest bardziej prawdopodobne i takiego scenariusza będę szukał na ropie. No i w ostatnim czasie coś, co mnie bardzo frustruje, jeżeli chodzi o możliwość zagrywania, to jest S&P. Jest bardzo irytujące, dlatego że stało się w ostatnim czasie, czy w ostatnim tygodniu, mało takie, bym powiedział, przewidywalne, to na pewno, ale też jest problematyczne w tym, żeby znaleźć naprawdę dobre miejsce do tego, żeby zagrywać. Dlaczego? Dlatego, że sam trend mi w żaden sposób nie przeszkadza, że jest mocno trendowo w górę i tak dalej, ale przeszkadza mi sytuacja, w której to się zaczyna robić trochę chore. I teraz jak popatrzymy od 7 października, to w zasadzie rynek zasuwa tylko w górę bez głębszej korekty. Wyznaczyłem strefę takiej korekty, pullback zone. Mało tego, wyznaczyłem, tu patrząc, tak postaram się jeszcze troszeczkę oddalić, żeby ta perspektywa szersza była ujęta. Wyznaczyłem coś na wzór kanału rotacyjnego, ale uwaga, to jest mocno na siłę, mocno naciągane, po prostu, żeby to jakoś wyglądało. I być może na ten moment nie ma w tym żadnej rotacji na tych żółtych zakresach. Bardziej precyzyjnym zakresem rotacyjnym jest ta sytuacja na czerwono przeze mnie oznaczona na S&P. To tu już widać reakcję, ale ruch, bym powiedział, jest bardziej paraboliczny, taki no, nie dający się opisać w żaden sposób, na pewno w liniach jest to utrudnione. Ale jeśli miałaby się pojawić korekta, której, uwaga, oczekuję, że się pojawi korekta, to właśnie w okolice tej strefy pullback zone, to jest
34,60. Tu widzę korektę i w tym zakresie, na tej dolnej linii, jeśli, uwaga, jeśli się pojawi reakcja, to szukam okazji do zajęcia pozycji long, być może pod retest, z tym, że miejcie proszę na uwadze, że mamy w tym tygodniu dużo wydarzeń i wcale nie jest powiedziane, że zareagują z, powiedzmy, korektą, spadkami, a wszystko to jest związane z wyborami, więc ten ruch jest mocno nieprzewidywalny. I takie kilka punktów, które sobie zapisałem, no po prostu rynek zapierdziela, żeby nie powiedzieć brzydko, po prostu zasuwa, zapierdziela w górę. I to naprawdę ostro. Jedna rzecz, którą na pewno ja się będę kierować na S&P w obecnym czasie, to don't chase the move, czyli nie będę gonić uciekającego rynku. To znaczy, albo będą pojawiały się na rynku korekty w ciągu dnia, w których ja mogę zająć pozycję, bo chcę kupować, ok, chcę zająć pozycję zgodnie z trendem, ale w momencie, kiedy w danym układzie, w danej sytuacji jesteśmy w miarę nisko, więc na pewno nie gonię. To, że rośnie, trudno, niech ucieka rynek, ale ja go nie będę po prostu gonił. Kolejna rzecz, na pewno nie będę zagrywać przeciwnie do tak silnego trendu. To jest trochę jak złapaniem spadających noży, to jest po prostu bez sensu, nie wiemy do końca, gdzie będziemy jechać, można próbować różne rzeczy wyznaczać, ale bez głębszej korekty według mnie nie ma to teraz sensu i możemy zajechać 20 punktów, 50, 100 punktów, 300, ciężko powiedzieć, dlatego że jakby entuzjazm rynku jest po prostu ogromny, pomijając już jakby kasę, która gdzieś tam idzie. Nie mam pojęcia, czy to będzie wpływało pozytywnie na wybory Trumpa, jakby tego nie chcę na ten moment w żaden sposób komentować, ale to, co jest istotne, trzeba się zastanowić i zachęcam do tego, żebyście sprawdzili sobie profile. Ja ich teraz nie będę wyświetlał, ale sprawdźcie sobie profile wolumenowe na każdy dzień i zobaczcie, gdzie jest najwięcej w danym dniu kupujących i takie strefy warto wyznaczać. Na przykład tymi strefami są te zielone poziomy cenowe. Po prostu tam jest duży wolumen i jeśli miałbym gdzieś kupować, to uwaga, w momencie, kiedy pojawi się korekta do tych zakresów i pojawia się kolejny impuls kupujących, to jest dla mnie informacja, ok, mogę się podpiąć pod drugą, jak to się mówi, pod drugi impuls, pod ponowienie, ale nie wcześniej, w żaden sposób nie widzę na to miejsca. Być może ta korekta będzie głębsza, jeżeli byłaby do tej strefy pullback zone, super, jeżeli byśmy reagowali, ale to jest teraz bardzo życzeniowe, dobra? Jeżeli będziemy reagować w ten sposób, to jest, powiedziałbym, zajebiście, impuls kupujących, zdecydowany, mocny, dynamiczny, krótka korekta, ok, ja mogę zagrywać w ten sposób, więc dużo cierpliwości na pewno. To kluczowe, dlatego że rynek, tak jak powiedziałem, w ostatnich dniach ucieka, ale żeby się nie okazało, że ty siadasz do pociągu, który ucieka, a on za 10 metrów po prostu nie przejeżdża tej stacji i nie leci dalej, tylko no po prostu będzie stać w miejscu, nie daj Boże, go rozładują i rozładują go w taki sposób, że teraz będzie zawracać. No, a ty chcesz jechać do przodu, więc na spokojnie, dobra? Te kluczowe punkty, zwróć na to uwagę, gdzie mogą być kupujący. Oczywiście cykl rotacyjny ceny, albo jak wygląda price action, jak wygląda ruch ceny, zwracaj na niego uwagę. Powinien ci podpowiedzieć, kiedy można zagrywać. Tak jak powiedziałem, w ciągu dnia, jeżeli są korekty, super, można wykorzystywać na niższym interwale. I tak naprawdę tyle na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ponownie daj łapkę w górę, subskrybuj kanał. Za to wszystko dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć, pozdrawiam.